Siemacie ludzie, tu Kokosek, grający tata, witam w kolejnym odcinku Ghost Weekend Wildlands. Zaczniemy od tej nieszczęsnej misji, której przy dwóch podejściach nie udało mi się wczoraj zrobić. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku za pierwszym razem nie udało nam się skutecznie wylądować, a za drugim w zasadzie skutecznie wystartować. Więc zaczniemy od tej dokładnie misji. Zaznaczymy sobie ją sobie na mapie. I może sobie podpłyniemy łódeczką. Nie wiem, czy wziąć taką dmuchaną, czy taką. O, rewę. Dobra, wiosła nam są niepotrzebne. Siadać, chłopcy, bo jedziemy. I już są, let's go, no to jedziemy. Oczywiście za blisko nie podpłyniemy, żeby się nie wystawiać. To będzie gdzieś tutaj. Dobra. To jest tu, ale podejdziemy od tego samego miejsca, w którym próbowaliśmy ostatnim razem i przedostatnim. Soccer field właśnie. Stadion. Biała koka. Aleluja i do przodu. Dobra, zróbmy zwiat. Tu mamy jeden i tu nie było na dużo z tego co pamiętam. Tak, i tu już zaznaczeni, jeszcze plus jeden i tam gdzieś koło namiotu jeszcze jest. I to mamy już czysto. Czyli tu mamy dwóch, no to tak. Ty sobie weź tego. Tego. Nie odchodź gościu do tego, za daleko. Nie ten. Tu mamy poczyszczone, ale... I zostało nam 6. Tak? Dobrze liczę. Ok. Główny jest, najważniejszy jest pilot. Czekajcie, jeszcze raz sobie sprawdzę, który tam siedzi. Znaczy, stoi w słuchawkach. Ten. I'm getting a position. Już? Wykryto drona. Dobra. Potem akurat mogę wykryć. Nie, no nie mów, że uciekł. No ty... Naprawdę to jest niesamowite, jak ta misja na... No, przeklęta. Naprawdę przeklęta. Nie, wylądował. Okej. Okay. Czyli chyba damy radę. Dobra, czysto. Ale było blisko. Chyba bym się zdenerwował, jakby mi jeszcze uciekli. Już mamy wszystko wyzbierane. Dwa razy się nie da. Żadnego chowania broni, żadnego nic. I trzeba uważać przy lądowaniu. Dobra. Trochę okopcony, ale mam nadzieję, że dolecimy. Trochę się tu kopci, ale... Chyba sprawny. Ajajajaj. Nie wierzę. Jakby uciekł to naprawdę. Zachciało mi się sprawdzać, który ma słuchawki. I wykryli drona. Ale... Odpukać na razie. No pech, naprawdę, no jak nie twierdzisz, że ten stadionowy helikopter jest przeklęty? No, jeszcze nie wylądowałem. Tak, jest dobrze, jest dobrze. Może nie w tym pełnym miejscu, co?
Nie wiem, czy to się zaliczy, jak tak stanę trochę dalej. Naprawdę nie wiem, trudno mi powiedzieć, co to się stało za pierwszym razem. No co, jesteśmy, nie? Okej. I wysiadam. Widzicie? Nie wiem, o co chodzi. Nacisnąłem E do wysiadania. Nie mam pojęcia, co, o co chodzi. Muszę sprawdzić, czy ja nie mam jakichś dziwnych ustawień na klawiaturze, bo to jest niesamowite. Tu jest coś nie halo. Czekajcie chwilę, robię szybkie cięcie i zaraz to sprawdzę. No jestem. Sprawdziłem ustawienia klawiszy. Nie ma nic podejrzanego. Wsiadanie, wysiadanie z pojazdu i nie mam nic przypisane do tego samego klawisza E. Tym bardziej, że no jak widać wsiadanie jest ok. Czekajcie, zrobię krótki, dosłownie króciutki lot tym. Przelecę tutaj. O, i wyląduję tutaj. I wysiadam. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, ale misja jest zaliczona, to najważniejsze. Dobrze, czym się zajmiemy dzisiaj? Co my tu mamy? Mamy komplet, absolutny komplet. 6 na 6 misji, 10 na 10 akcji operacji. Wszystko mamy wyzbierane. Trzeba by przejść do nowego obszaru. Co proponujecie? Co my tu mamy fajnego? Okoro, Pucara, Barwecho, San Mateo. Okoro, nie znamy. Mamy 6 misji, 9. 6, tu jest dużo do zbieranki, bo jest 11 aktów operacji. To może weźmiemy się za te Aqua Verde. Tu mamy dość blisko pewne rzeczy. To zaczniemy od tych rzeczy dotyczących wywiadu. Okej, zaczynamy. Zaczynamy Okoro. No to śmigamy. Ponad 3,5 km. Zastanawiające, to jest ciągle mi chodzi po głowie. Ten sam wypadek. W momencie wysiadania, no nie wiem. Ciekawe. No nic, będą jeszcze misje związane z kradzieżą tych śmigłowców w innych rejonach, w innych prowincjach. Więc może tam się coś wyjaśni. Mam nadzieję, że nie każdą będzie trzeba robić 3 razy. Ale może coś tam się wyjaśni. To jakieś miasteczko, ale rozumiem, to jeszcze nasza prowincja. Tutaj jest tak na brzeszku, na mapie widać było. Ustawimy się gdzieś z boku. Usiądziemy. Tak, jest trochę wrogów. A tu parę domków. Dobra. Aqua Verde, luksusowy kurort w Parku Narodowym. Tu żadnych niespodzianek. Bowman, we just arrived in Agua Verde. Welcome to Narco Paradise. Agua Verde used to be a national park, but Santa Blanca turned it into a place to wine and dine VIPs, run by this narco junior called Carzita. He brings politicians, judges, and CEOs there for relaxation and cartel-sponsored debauchery. What's the plan? We need to know who Sueño's making deals with. Carzita must have a guest list somewhere. You get him, you get the names. Understood. We're on it. No to już wiemy. Prowincją zarządza Niaty Carzita. Zobaczmy sobie filmik. Przepraszam, bo to nie ta prowincja mi się włącza. Javier Coronel Bayardo, which is a mouthful, so let's call him what his rich friends do. Carzita. He's a meppy, a Mexican preppy, or a prepsican if you prefer. His main achievement in life was to win the sperm lottery.
Gonzalo Coronel Bayardo, telecom billionaire, is his daddy. Gave Sonny everything. Money, cars, education, BA from Harvard, MBA Wharton Business, D-Phil from Oxford to acquire a little sophistication and some good English clothes. Now he gets his own resort to run. This used to be a national park, but Santa Blanca turned it into an exclusive resort. It's here that Carzita does what Carzita does best, making connections between Santa Blanca and anyone that's anyone. CEOs, politicians, judges, socialites, even celebrities. You know who that is, right? Hint. She just went to rehab for saying something racist. What Carzita offers the cartel is more than just business deals. It's a level of corruption we've never seen before. And it's on you to stop it. We cut the connections, we stop the corruption. No to mamy celebrytę, który stanowi kontakt pomiędzy kartelem a, nazwijmy to ogólnie, ludźmi z wyższych sfer. Kasa, kasa, kasa. Jak śpiewała Liza Minnelli w kabarecie. Pieniądze to jest to, co wprawia świat w ruch. I nic się w tym temacie nie zmieniło. Wręcz przeciwnie. Tu mamy akta operacji, tam mamy jakieś informacje. No gdzie są ci goście? Ujawnijcie się, chłopcy. Mark the captain. I got a target carrying submachine guns. Tu też są jakieś informacje o zbierance, czyli gdzie są punkty umiejętności i tak dalej. To pamiętacie z poprzednich odcinków. He makes five. Just spotted one with submachine guns. Tu ktoś strzelił, to pewnie też jest jakiś gwizdek. This province is part of the cartel's influence operation. The propaganda machine. We should familiarize ourselves with their MO. The man at the top is El Cardenal, an excommunicated priest turned Santa Muerta proponent. He's also supposed to be the spiritual advisor to El Sueño. Other guy in the mix is Ramon Feliz. He used to be a legit journalist till he inexplicably started blogging for the cartel. Oh, here's another filmik, ale to później wam pokażę. Zresztą sam później obejrzę. Za dużo nam się tu nie pokazało. No właśnie, tego szukałem. Gdzie on jest? W środku. Okej. Ale to i tak jeszcze nam chyba brakuje tu gdzieś. No dobra, zobaczmy co mamy. Żadnego nie mam w rejonie, chyba że tamtego będę w stanie go zgarnąć. Od biedy, dobra. Czyli może tak. Czyli powiedzmy tak, jeden. Tych dwóch. A ja bym się zajął w tym momencie tym. Który oczywiście polaz gdzieś. Ja też nie. Pozycję. O. Roger that. Target marked. Lost visual on the target. To jest nowy rzost. O, dobra. Target lost. A jakbym powiedział, że... Nic, sam tego mogę skasować. Jego chyba nikt nie zauważy, tak. Co się był? Na dwójce? Spodnie podciągają, bo kocham. Tam coś tu podejrzewa. Back it up, back it up!
getting a position. Moving to a good sight line. Hold up, let me get a good sight line. Eyes on the target. Miał chłopcom się trochę wykazać. Lost the target. Roger, target acquired. Strasznie ruchliwi goście. Jest problem. No. No target. Repeat. No target. Może tego w takim razie. Robić lodę. Tamtego sobie zostawimy na później. Copy. Target marked. Jeszcze jeden. No właśnie. Strasznie ruchliwi są. Tam jest następny. I got a target carrying submachine guns. O, samochód go skasował, no i cool. Dobre to było, świetne wręcz. Dobra, zostawiamy tego w spokoju. Ejcie, bo tu. Puszczę jeszcze raz drona. Spotted one with submachine guns. I'm moving to position. Target marked. Moving to position. Proszę, mi się nie tym tu napisz nacisnął. Got it. Moving. Say the word. Mamy wszystkich, tak? Engaging. Nikt się nie zorientował? Relax, we're still good. We're still good. Tu gdzieś niedaleko samochodu jest jakiś jutek, ale nie widzę go. Tu jest. I've got eyes on the captain. Ta minimapa, że on mnie nie widzi. Ta minimapa niestety nie pokazuje, na jakiej wysokości jest to zagrożenie, te plamy. I to może być mylące. Zostało nam trzech. Dobrze, to wiecie co? Zaczniemy od tego. Oj. Jak on tu wjechał, tym takim taką furą? W pierwszym domu też, jak widzicie, są jakieś informacje. Zbieramy je po kolei. Kto nas nie wywidził? Nikt nas nie miał prawa widzieć. Ja jestem spokojny, nie wiem jak wy. Trzeba zalewać zimną krew. Tu jest. I tam ci dwaj są w tym budynku daleko. Więc tak, zrobimy najpierw to. To nam pewnie uaktywni misję, tak? Location of a cartel owned casino. No tak. Let's bring a war to that casino. See how long Carzita can stay away. Hang back, that tango might spike. Szkoda, że nie ma gwizdania tak jak w Assassinach. Zauważy, jak pójdziemy? Nie. O, ciemne okulary ma. Nie widzi. Chyba tam stoi? Nie. Dobrze, to może najpierw tego. Mamy go tu na przestrzał? I teraz kolegę. Widzę, że zapasy tu jeszcze do zbierania. Gdzieś tam w lesie.
saber. Okay. Hey, we're good. I want to shoot him. Uwolnimy więźniów. I bierzemy za nosy. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Miejscóweczka oponowana. Tutaj czeka nasz helikopter. I tu mamy pierwszą misję, tak? Czy to jest ta misja? Zniszcz automaty z tyłu do gry. We need to send a message that Carzita's resort isn't the safe haven the cartel claims it to be. Hit the casino. Tear the place up and frighten the customers. I want them on the next plane out of Bolivia. I tą właśnie misję zrobimy sobie w następnym odcinku. A na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Grał dla Was Kokosek, Wasz grający tata. Pa, pa!